Witam ponownie z mojego studia na tarasie w Taczanowie. Dzisiaj to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli posadzę nowego kokosa do doniczki. Mówiłem o tym, że nie jest to zbyt skomplikowana czynność. No i taka rzeczywiście jest. No ale mimo to pokażę ją i zaraz zobaczymy, jak to się odbędzie. Trochę tutaj dobiega odgłosów z sąsiedztwa, ale zobaczymy, czy będzie trochę spokoju. Tutaj przede mną przygotowałem cały zestaw. Po środku jest to nowa doniczka dla palmy kokosowej, w której są obowiązkowo wykonane otworki. Nie można sadzić kokosa do ani zresztą innej palmy rośliny, oprócz typowo wodnych, do doniczki bez odpływu. Na dno wrzucę trochę żwirku. Właściwie służy mi on do tego, żeby zatykać te otwory, a nie żeby zapewnić taki w cudzysłowie drenaż, bo do tego się to w ogóle nie nadaje. Oprócz tego mam keramzyt, który będę mieszał z ziemią, dodawał do ziemi. Trochę ziemi do kaktusów w tej po prawej stronie, w doniczkach. I taką michę z ziemią uniwersalną i z ziemią przeznaczoną specjalnie do palm. Nie jest to jakaś super żyzna ziemia, nie będzie tutaj takiej mieszanki, powiedzmy jak dla bananów, raczej to wszystko przepuszczalne i będę potem bazował na nawozach, które będę stopniowo dodawał do kokosa. Oczywiście trochę nawozów jest już w samej ziemi, ale no, chciałbym tylko podkreślić, że tutaj raczej taką luźną dam. Nie mam w tej chwili żadnego włókna kokosowego, którego używałem w poprzednich latach. I te kokosy, które stoją na wprost, mają w swojej ziemi taką domieszkę, znaczną domieszkę włókna kokosowego. Pokazywałem w poprzednim odcinku, że kokos nie miał żadnych korzeni, które by wyrastały poza doniczkę, także będzie wystarczało go wyjąć. No to do dzieła. Będę mówił trochę głośniej, może będzie mnie słychać. Żwirek, o którym mówiłem, dosyć gruby. Będzie go słychać zresztą. Przykrył całą warstwę doniczki. Wysypuje się troszkę. Duże otworki. No teraz będę sypał trochę ziemi, takiej palmowej. Trochę suchej. Oczywiście mógłbym to wszystko wymieszać w misce i dodawać, ale nie wiem, jakie ilości będą tutaj dokładnie potrzebne, więc wolę tę ziemię zachować w tych poszczególnych rodzajach. Keramzyt. Żwirek dopłukałem, a keramzyt nie i tutaj trochę mnie zapylił. No on nie jest jakoś super bardzo niezbędny, też trochę jako wypełniacz, jest lekki, nasionka wilgocią, trochę ją utrzymuje. Myślę, że będzie też dobrym dodatkiem, dodaję go często, ale nie jakoś w nadmiernych ilościach. Przymierzam kokosa. No, poziom już prawie jest dobry. Dlaczego wybrałem taką dużą donicę? Kokos, jak widać, pasuje idealnie do tej starej. Ale co widzimy? Po środku jest ta skorupa, natomiast sam kokos rośnie tutaj, na samym skraju. Co sprawia, że jeżeli włożę do włoskiej doniczki, znowu będę miał roślinę nierównomiernie rozłożoną w donicy. Dzięki temu, kładąc ją w ten sposób, tak teraz, kokos znajduje się dokładnie na samym środku, natomiast tutaj jest również dużo miejsca dla samej skorupy. Pozostaje to obsypać, już wcześniej pokazywałem, korzenie, nie należy ich za bardzo tam ruszać, obsypywać za bardzo starej ziemi. Najlepiej po prostu wyjąć i włożyć, a jeżeli na dnie kręcą się korzenie, no to dobrze jest je przyciąć nożyczkami, sekatorem, oczywiście przyciąć dno doniczki po to, żeby móc je wyjąć bez uszkodzenia. Co nam pozostało? Dosypuję. Ten kokos, jest to też pytania o głębokość sadzenia. Niektórzy uważają, że należy dbać jakoś szczególnie o tego kokosa, nie dotykać go, należy, on powinien być do góry. No jest troszkę inaczej, ten kokos powinien być stale wilgotny. Ta skorupa jest wypełniona włóknem i tam też rozchodzą się jeszcze korzonki. Podlewając często specjalnie leję właśnie na skorupę po to, żeby tę koirę w środku namoczyć. I początkowo oczywiście podlewanie będzie się odbywało tutaj w tej pierwszej głównej strefie wokół samego kokosa. Ten odcinek dedykuję mojemu koledze Zbigniewowi, który rok temu był na Seychelach i posadził kokosa na plaży i tęsknił teraz za nim ogromnie. Mamy takie domowe sposoby, możemy posadzić sobie własnego kokosa tutaj w Polsce i tym samym no, nie musieć pokonywać każdorazowo tysięcy kilometrów, żeby swojego kokosa zobaczyć. Polecam też kanał Zbigniewa, który nakręcił na Seychelach kilka odcinków. No i może opowiem Wam kiedyś o swoich doświadczeniach z palmami kokosowymi, owszem, ale również z palmami tak zwanymi mrozoodpornymi w gruncie w Polsce, gdyż to on właściwie jako pierwszy zaczął zimować w Polsce pod Nowym Targiem palmy przy temperaturach na zewnątrz sięgających 30 stopni, minus 30 stopni. No ale zamarzyły mu się cieplejsze klimaty i teraz stał się miłośnikiem palm kokosowych w naturze. Także dedykowany odcinek właśnie Zbigniewowi. Mam nadzieję, że to już trochę widać, tą ziemię wokół kokosa. Teraz zrobimy jakieś zbliżenie. Ziemię lekko obijam, nie za mocno. Spodziewam się, że ona lekko osiądzie za 2-3 dni, może nawet trochę później. Będę dodawał jeszcze takie kolejne warstwy, w miarę jak ta ziemia będzie osiadać. No pytanie teraz, co dalej z tym kokosem? Jest on młody, rósł cały czas w szklarni, więc nie jest w żaden sposób przyzwyczajony do słońca. Te, które rosną za mną, są już tutaj na zewnątrz od kilku tygodni. Na razie zbyt dobrze nie wyglądają, znaczy no, nie rosną jakoś niezwykle szybko, mimo polskiego lata. Dlatego no, zrobię tutaj jakieś pamiątkowe ujęcie z kokosem na tarasie, natomiast trafi on do altany i myślę, że przez ten pierwszy sezon będzie rósł właśnie w środku domu. ten orzech nawet chyba głębiej wszedł niż poprzednie, ale jestem zadowolony i właściwie gdybym miał powtórzyć sadzenie palm rosnących za mną z tyłu, też posadziłbym je trochę głębiej. Tak więc będzie tutaj takie pół na pół. Dlaczego? U podstawy tego pnia jest strefa inicjacji korzeni, z których te korzenie wychodzą. I ta strefa powinna, ten obszar powinien być cały czas wilgotny, po to, żeby te nowe korzenie mogły wychodzić. W momencie, kiedy palma jest wysoko, ona będzie bazowała głównie na tych dwóch, trzech korzonkach, które wyrosły już w tej chwili, tych takich grubych, schodzących w dół. Natomiast zapewniając wilgoć w tym miejscu, umożliwimy powstawanie i wychodzenie dalsze nowych takich korzeni. No i mam nadzieję, że takie coś będzie miało miejsce tutaj w tej palmie. Sadzenie na tym mogę zakończyć. Tak to wygląda, za chwilę pokażę, jak ten orzech dokładnie jest zakopany w ziemię. Oto i kokos. Teraz prosta czynność, czyli podlewanie. Za jakąś godzinkę doleję znowu trochę wody. Tak jak wspominałem, poczekam 2-3 dni. Dosypię trochę ziemi, jeżeli ona osiądzie, to jeszcze raz dosypię. I na tym właściwie można powiedzieć, że przesadzanie kokosa do nowej doniczki zostało zakończone. Moja kokosowa rodzinka prawie w komplecie. Prawie, gdyż mam jeszcze jednego kokosa i mam też, którego nie przesadzałem jeszcze, mam też kilka orzechów, które będę kiełkował w wodzie, no ale o tym opowiem w następnym odcinku. Dziękuję bardzo, cześć, pozdrawiam.